Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hitman. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Wpadajcie widzowie na Twitcha. Słuchajcie, przed nami wydaje mi się ostatnia misja. Japonia, Hokkaido, Sintrus Inversus. W poprzednim odcinku mieliśmy sporo celów, a sama misja była naprawdę, naprawdę trudna. Wydaje mi się, że ta dużo łatwiejsza nie będzie. Wcześniej już nagrywałem tutaj z 5 minut odcinka, niestety było charakterystyczne skwierczenie i tak dalej. Będziemy musieli dzisiaj sobie o tym porozmawiać, jest to ostatni odcinek, który nagrywam przez dłuższy czas, ale myślę, że to już zrobimy w grze. Na razie nie ma co, klikajmy kampania, sezon pierwszy i kliknijmy sobie na naszą misję. Zobaczmy, z czym to się je. Musimy zlikwidować dwie postacie, planowanie tutaj. Za dużo nie możemy niestety wziąć, więc klikam graj. Wydaje mi się, że nie będziecie mieli przerywnika filmowego, który ja miałem wcześniej, kiedy nagrywałem, także teraz wam go puszczę. No i klikajmy graj, chyba że będzie, to wam nie puszczę. No i niech gra nam się wczyna. Misja jest naprawdę ładna, przede wszystkim graficznie jest naprawdę, naprawdę wyśmienita, jeżeli chodzi o grafikę. Welcome to Hokkaido. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite, outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital, and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment. A highly controversial procedure, yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soda's is scheduled to be found soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Pamiętam w poprzednim, jak zaczynałem dzisiaj odcinek, to mówiłem, że fajnie by było w końcu zabić kogoś, nie wiem, na przykład na wózku i się okazuje, że ten ziomuś chyba będzie na wózku. To zabijemy jakąś osobę na wózku. Patrzcie, jak to jest ładnie, widzowie. Absolutnie. Absolutnie przepięknie. Absolutnie fantastyczna gra. Słuchajcie, też przypomnę, że ja operuję aktualnie na jednym monitorze, także dlatego czasem właśnie robię coś takiego jak teraz, żeby zobaczyć, czy wszystko się nagrywa, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. No i słuchajcie, sprawę musimy sobie kilka wyjaśnić, ale na początku zaznaczmy sobie jakąś możliwość od razu. Poprzednio próbowałem wykonać możliwość gorące źródło. Jest to palenie zabronione. Ciekawe. Jest to niewykonalne, ponieważ potrzebujemy jakiejś karty, a nie wiem na razie, gdzie ją zdobyć, także myślę, że możemy z łowczyni emocji zaznaczyć sobie możliwość serce niesługa. To brzmi, to wygląda bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Nie wiem, zabijemy jego jeszcze serce, które miało zostać przeszczepione, albo zatrujemy? Coś takiego? Nie wiem, o kurde, myślę, że to są drzwi. Ale przekonamy się zapewne zaraz. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o przyszłość odcinków. Ja nie wiem, jak wam te odcinki generalnie zmontuję, ponieważ... A to co to jest? Panel sterowania toaletą. A to pewnie zacznie psikać toaleta. Obecnie używasz tego przebrania, okej. Słuchajcie, ten odcinek zapewne nie jest ostatnim odcinkiem, który widzicie. Ale jeżeli widzicie ten odcinek, to znaczy, że jakiś... 20 dni temu, coś takiego, bo ja mam bardzo dużo odcinków na zapas ponagrywanych właśnie dlatego, że wiedziałem, że w pewnym momencie będę musiał przerwać nagrywanie, bo nie będę miał zwyczajnie czasu. Ponagrywałem dużo odcinków i ten odcinek, który widzicie, jest ostatnim, który nagrywam pewnie przez najbliższy miesiąc. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to strzykanie mikrofonu, to nie ma sensu. Nie ma sensu, słuchajcie, grać, bo ja codziennie muszę sprawdzać przed nagrywaniem, przed tym jak nagram odcinek przez, nie wiem, 20-30 minut muszę sprawdzać, czy mikrofon jest dobrze, a potem i tak rozpoczynam gierkę. I się okazuje, że mikrofon dobrze nie jest. W tej lokalizacji coś jest inaczej ułożone, coś inaczej się używa, używając zasoby i ten mikrofon nadal tutaj skwierczy. Czy ja się dostanę jakoś tu na lewą stronę? No w ogóle to jest przepięknie, Yoshi Kirinco. Ciekawe, czy takie miejscowe istnieją naprawdę.
O, młotek, mogę wziąć młotek? Mogę, chyba nie jest to podejrzane, okej. Także jeżeli widzicie ten odcinek, to jest to ostatni odcinek, który nagrywam, pewnie przez miesiąc, 2 miesiące mnie nie będzie. Ale w każdym razie zapraszam na Twitcha. Postaram się zrobić tak, żeby te odcinki były cały czas jakieś wrzucane. Że po prostu nie wrzucę wszystkich naraz odcinków, tylko zacznę zaraz po 2 odcinki naraz, zacznę wrzucać po jednym odcinku, a nie możemy tutaj wejść. Nie, bo podejrzanie wyglądamy. Także jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, to tak to wygląda. Drugą sprawą jest oczywiście to, że kiedy nagrywam odcinki, to często to jest widzowie tak, że ten pierwszy strzał, powiedzmy, odcinkowy, no jest, kiedy zaczynasz odcinek, on jest najśmieszniejszy, on jest najfajniejszy, najfajniej się go ogląda, bo jest najprzyjemniejszy. Tutaj nie mogę wejść, tak? Okej, sorry. Kurczę. Dobra, to zaznaczmy sobie inną możliwość. W takim razie może łowczyni emocji? Nie wiem. Nigdzie nie mogę przejść. Łowczyni emocji jest, wydaje mi się, na dole. Musimy jakoś na dół zejść. Tu są schody. Na Twitchu pewnie będę sobie streamował raz na jakiś czas. Nie będzie to, że jakieś. Nie będę się poświęcał w 100% na to. Ale za to w przyszłości chciałem, słuchajcie, zrobić naprawdę fajne streamy i ekipę i tak dalej. I zrobić streamy z zagranicy, z innych krajów i z podróży. Także myślę, że będzie ciekawie, jeżeli chodzi o Twitcha. Tylko no to wymaga mega przygotowań. Mamy też plan pobić rekord Guinnessa i wszystko to streamować na Twitchu. Także na pewno na Twitchu będzie się działo. Tylko muszę sobie teraz odpuścić tego Twitcha i tak dalej. Mogę tu wejść? O, mogę. Na kilkanaście przynajmniej dni, czy tam miesięcy nawet może. A to jest gdzieś na dole, tu są schody. Evening, sir. Nie mam tu nikogo do zabicia. Znaczy jest dużo ludzi do zabicia, ale. Sir, this part of the hospital is Dobra, off chodźmy na limits. dół. Please move on. Więc generalnie na Twitchu będę też, ale teraz no musimy Why not? zrezygnować z tego wszystkiego na. O kurczę, tu też nie wejdę. Zhakuj, a co potrzebuję? Jednorazowy scramble, nie wiem co to oznacza. Komuś mam rękę uciąć? Ty, no ja nigdzie nie mogę się dostać, ale ciężkie jest ta misja, szczerze mówiąc. Nie ma tu kogo zabić za bardzo. Chyba, że mu zajebie ten. Chyba, że on ma jakiś na przykład scramble, ten ziomo. Nie, tu będzie widoczny. Także słuchajcie, jeżeli po tym odcinku generalnie będzie kilkanaście odcinków, a potem będzie przerwa na miesiąc, to żyję. Wrócę. Oczywiście, że tak. Natomiast no, przez chwilę mnie tutaj nie będzie. No niestety nie jestem w stanie tutaj nigdzie wejść na dół, na przykład, bo tu są schody zablokowane. To jest bardzo ciężka miejscowa w takim razie. That is Yuki Yamazaki, O. former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. O kurde. Excuse me. O! Could I ask you for some fugarol? A thousand Nie, mogłem apologies for the zatruć. hospital administration Wstaw has się been a w ban. otoczenie. Pufferfish, there was an incident only last week. A kitchen apprentice did it on himself too. Well, I can't even bear to say it out loud. Well, I'm sure you can make an exception this once. The rules are the rules. I'm sure you understand. I'm a lawyer. I see them more as a set of guidelines. I just don't want to get fired. If you will excuse me. Oh, I asked for hugo, not jellyfish. Okej, ona idzie do prywatnego tego. Przecież tu jej kurwa nikt nie będzie widział, ty. Hejka. O kurczę, dobra, mamy to. S, pierwszy pacjent zostanie rozdupcony, mi się wydaje. Żeby nikt nie słyszał. O, cześć. Aha. Ale plan był całkiem kurwa dobry, mi się wydaje. Ale nie zabija. To. O, pięknie, na dole jest zaznaczona misja. Nie wiem, czy będę mógł tutaj jakoś przejść. Aha. Ale tu musi być zimno w ogóle.
Ale to fajnie właśnie z takiego ciepłego kompleksu na takie zimne wychodzisz. Wyobrażacie sobie mieć taki dom? O, jeszcze w ogóle to powinno być, nie? Taka winda właśnie, żeby sobie zjeżdżać. Serio, ze wszystkich rzeczy taki dom to jest chyba najładniejsza rzecz na świecie, ale strasznie bym srał się w gajcie, że to w sumie upadnie na dół i się zburzy. Ale no nie, jakby... Wszystko bym oddał chyba za taki dom. According to her bodyguards, this has put her on edge. Maybe you can help quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. Szukaj papierosów w pokoju Texana. Okej, o kurwa, jak mam poszukać, jak nie mam jednorazowego skambera? Nie no, oni tak mnie oskamowali, nie? Chyba, że zrobimy to w jakiś... O, tu mogę wejść, okej. Dobra, to jest w ogóle pokój, w którym my chyba zaczynaliśmy, czy nie? Ja sobie wyjdę może tędy, to jest kurwa jakiś plan, nie? Przeskoczymy tutaj, dobra. Pójdziemy kurwa na lewo. Wrogi teren, no przecież to widzę, no. Nie ma innej opcji, to jest za ciężka misja w innym wypadku. Kurczę, jak w asesynie. Tutaj jakieś pokrama. Widzi mnie, chuj. O kurde. Dobra. Ale fajne. I tak my mamy się dostać. No da. Dobra, zapisz. I od niego pewnie kartę weźmiemy. Zaatakuj. A co to znaczy zaatakuj? Bo ja pewnie zaatakuj to znaczy, że ja go wezmę i wyrzucę na dół, a bardzo bym tego nie chciał zrobić. Tak, bardzo bym tego nie chciał, bo on ma przy sobie pewnie kartę ważną, którą ja bym chciał jąknąć. Zczytajmy. Mogę czytać? Mogę. Długo się będzie wczytywać w sumie? Nie. No kurwa, akurat patrzysz tam, gdzie ja idę? Kid, pokaż. Przebranie, pacjent VIP. No i teraz mamy tego. Teraz pewnie mamy pasa, co? Czy nie mamy pasa? Na pewno gdzieś tu pewnie powinny być szlugi. Według precyzyjnych danych. Poszukaj papierosów w pokoju. Zaraz znajdziemy. Co to jest? Zdjęcie. Nie są to szlugi. Połóż się. Nie, nie, nie. Szukamy szlugów. Jakieś akta. Tutaj coś ciekawego. Karta pacjenta. Zobacz informacje. Publiczna karta pacjenta. Nie wykazuje komplikacji, jest przekonany, wszyscy są przekonani, że pacjent wróci do zdrowia. Paczka, o kurwa, paczka szlugów. Bierz. Mamy to, zamień pustą paczkę Yuki na pełną. Tak, ale po co właściwie? My byśmy przyprawili te szlugi, kurczę, o jakiś syjanek, szczerze mówiąc, a nie. Tak to po co ja bym zamieniać to wszystko? My się nie zorientują, że ja tak wyglądam teraz? Że coś tu podejrzane jest? Nie, wszyscy Gucci widzę. No dobra. I teraz mam chyba pasa na chodzenie wszędzie, gdzie chcę. Jak mi się wydaje. Czy nie? A nie. Kurwa, to ja nie wiem, o co tu chodzi. Tym jest jednorazowy szambler. To może jakieś słowo po angielsku wystarczyłoby przetłumaczyć. Ja mam chyba tylko dostęp do wtedy... Mogę? No chyba sobie kurwa żartujesz. Tutaj mogę w lewo wejść? Aha. Andy by mógł przejść? Krawędzi jakoś? Nie no, tędy to ja pewnie będę musiał uciekać, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje, no. Ale bym mu przyfasolił najchętniej. Nie, w sumie moglibyśmy to zrobić, tylko...
To raczej by nie przeszło, chociaż? Nie da rady. Czytaj. Chyba, że taki cios i cios. Ale nie da rady, no ich jest dwóch raczej. Oni fajnie lecą na ziemię. To nie jest solo. Wydaje mi się, że ja mam strój jego, więc ja jest... A, nie wiem. Ja rozumiem. Ja mam strój tego ziomka. To oznacza, widzowie, że ja mam tylko dostęp do jego pokoju. Jak mam swój strój, to ja mam dostęp do swojego pokoju. O! Ale kurwa jajca. Podnoś giwerę i weź się prze... Siema, teraz będę miał pasa wszędzie, czy nie? Miejmy kurczę nadzieję, skręć kark? Nie no. Weź, stań normalnie, mogę młotek przy sobie? Mam młocisza. Mogę też przy sobie młota nosić. Broń tego, możemy ich wyrzucić w sumie za tego, nie? Wydaje mi się za... Zepitał całe po stronom i dobrze. Wyjebałem go. Rozbudź się? A pozbądź się, zlikwiduj, tak. Rozbudź się. Ja się powinienem kurwa rozbudzić, a leci. O kurde. Dobra, kituwa jest. Nikt się nie zorientuje tam. Czy ja mam teraz pasa wszędzie, gdzie mam pasa? Czy nie mam pasa? Tam, gdzie mam pasa? W sensie mam pasa? W ogóle mam pasa na cokolwiek? Znaczy, zgaduję, że jednego pasa nie mam, ale może mam pasa na przejścia. Zobaczymy. Kurwa, no nadal nie mogę wejść tam, gdzie nie mogę wejść, no. Nie mogłem. O, ale tu mogę. Oj. No tu jest na przykład problem. No jest tu ziomo taki. Ale możemy to zrobić w sprytny sposób. Możemy na przykład przelać umywalkę. I on tu przyjdzie. Chyba. Albo i nie. Może kibelek. Kurwa, no zwykły koleś idzie, a nie ten szef, no. My byśmy szefa potrzebowali, żeby tu przyszedł. Come on, man, give me a break here. What a waste of time. O kurwa, ktoś idzie jeszcze. Szybko, szybko! A! Gdzie jest? Ja pierdolę, jak go tym młotkiem... Nieźle, nie? No nieźle, 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 nie? Ale kurwa, zagrałem. 500, 700 w ogóle IQ. Milion IQ zrobiłem chyba. Ja ci kręcę, nienawidzę nagrywania tych odcinków z Hitmana, bo to jest czytywanie 500 razy tego samego. Ale bawię się przednio, to by było super giereczka na tego chyba, na streamkę na Twitchu. Czy to można przejść to na inne sposoby i sobie pograć jeszcze na Twitchu. Bardzo fajne to jest, generalnie. Super jest ten Hitmanik, no jeżeli chodzi o grafikę jest wybitne. Jeżeli chodzi o FPS-ki w porządku. Naprawdę jest naprawdę, naprawdę fajny. No i tu jest kurwa problem z tym ziomem, nie? Nie wiem czy ja bym musiał przeczekać na przykład? Wyjść jakoś na zewnątrz, by było warto. O kurczę, tam jest jakaś jaskinia? Co tam się świeci? Tego zioma by się trzeba było jakieś pozbyć, tylko... Nie wiem, otworzyłbym drzwi i rzucił młotek na przykład. O! No rzuciłem młotek, no. Ale debil, nie? Niezłe jaj, nie? 500 IQ ma. Hop. No kurwa i przyjdzie nie ten co trzeba teraz, nie? Aha. This gun is loaded with 7.62mm hyper-expanding ammo. It will blow your head clean off like a ripe watermelon.
Just letting you know, sir. Bo mi właśnie zagroził, że mi łeb rozjebie? Jesteś kurwa jakiś niepoważny? Ktoś podniesie ten młotek, czy nie? Idziesz wreszcie? No, go have a look. Go have a look. Co się dzieje? Wario? Gdzie on jest? Może ja będę nim teraz. Czy on ma jakiś inny strój niż ja? Nie, mam te same strój. Dobra. O kurwa, gdzie ono idzie? Ty, to ciało to mi nie pasuje, nie? Trzeba je bardziej ukryć. Bardziej. Oki. Lepiej. Dobra, jest w miarę git. Mogło być lepiej, ale jest okej. Okay. Tylko mi kurwa mój pacjent uciekł, którego mam zabić. Dobra, musimy podmienić szlugi. Tu nikt nie wie, kim ja jestem. Pyk. Nicely done, 47. When Yamazaki finds that pack, she's sure to want to light up in the first place she can find. Pierwszym dogodnym miejscu będzie chciała zapalić, czyli pewnie tutaj, tylko tu jest w kurwę ludzi. O, karabin mogę podnieść? O, super. Katana! Ja dalej. I od się kręca, no chcę ją wykorzystać zdecydowanie, tylko... Co ład. Mogę mu tak... Ale głupie ta AI, nie? Rzuciłem przed nich broń, on mówi, że muszę to podnieść, po czym mówi... Kto rzucił tą broń? Znak zapytania? Dobra. O kurwa, on idzie teraz... Wychodzi! Jo, ciekierynca, lepszej okazji nie będę miał chyba. Nie chciałbym młotek wyciągać, chciałbym katanę. No, wstawaj. Jak go wywołać, żeby on wstał? Pa. No, oki. I co? Zabij go jakoś. Halo! Halo! Agencie kurwa 47, debilu jebany. Nie wytrzymię zaraz. Nie wytrzymię, naprawdę. Nie. No teraz już nie będzie widział, kto rzucił, bo rzuciłem od pleców. Więc powinien ruszyć dupę i zebrać tą pierdoloną monetę. Jesteś kurwa w pracy, rozumiesz? No, over. Też mam taką słuchaweczkę, słyszę co mówisz. Siemano. Ale oni będą widzieć krew, to akurat źle zrobię. A chuj tam. Oj! No i chuj. Ale fajnie się kataną zabija, podoba mi się to. Ty, no to co z tego, że ja jednego zlikwidowałem jak... Dobra, to nie ma sensu przecież, że ja jej nic nie zrobię. Też nie ona tu wejdzie, tu w środku nikogo kurwa nie będzie. W sumie. O kurwa, wraca gościu jeden. Też. Dobra. Chodź tu. I wszystkich kurwa do łazienki. Pyk. Chyba, że ona w łazience będzie chciała zajarać. To już bym się chyba popłakał, nie? O kurwa, to jest wielka plama krwi, nie? Tu też jest wielka plama krwi. Dobra. No wraca? O, wraca. Powoli idzie, jest git. Zanim ona się zorientuje... A nie, no ta plama krwi jest kurwa w tragicznym miejscu. Problem jest taki, że ona chyba bardzo szybko się zorientuje, co się tu wyprawiło. Bo tak by mogła jeszcze wejść, my byśmy tak, wiesz, dzień dobry i od razu pa! Podnieść broń? No mogę podnieść, ale...
Też mogę podnieść chyba, ale to bym podmiankę robię? A nie, po prostu podnoszę sobie amunicję, dobra. Mogę to jakoś wyczyścić, kurwa? Nie wiem, trzeba tu na pewno jednego zwabić, nie? Czyli wyłączmy telewizor albo coś takiego, albo włączmy telewizor. Nie wczytaj, bo kurczę, zapisz. Dobra, ja tu wszystkich wyczyszczę, a potem dopiero zabiję laskę, nie? Nie, to chyba nic nie daje. Trzeba by było wziąć monetę, mi się wydaje, i rzucić ją tutaj. Ktoś na pewno usłyszy. Bo i nie. To chciałbym otworzyć drzwi i wtedy rzucić monetę tutaj. O proszę, po. A się wydarzyło, nie? Lista śmierci? Co to jest? Kurczę, pendrive, Yuki zawiera listę dokonań, kiedy był jeszcze agentem, okej, gdyby tylko zdawała sobie z tego sprawę. O, i proszę bardzo, nie, zlikwiduj, kurwa, dobra, zrobimy tak. Nie, no jak, oczywiście, że usłyszał, przecież nie mamy tłumika. Co to, kurwa, nie wiem, co ty robisz, agencie 47? Czemu ja miałem broń wyciągniętą, a nie tego? A nie, spanikowałem. Jeszcze raz. Pyk. Katanę wyciągaj. A? Nic się nie stało. Cześć. Popchnij. Jak znaleziono ciało? Kto znalazł ciało? Zabito osobę postronną, znaleziono ciało. No dobra, nie tutaj na szczęście. Dobra, bierzemy moje ciało. Mojego kolejnego ziomka, które... A, możemy go wyrzucić w sumie na zewnątrz. I to jest dobry plan. Bo ona wtedy jakby poszła do łazienki, to i tak by nic nie widziała. Z drugiej strony ona zobaczy tą całą krew pewnie i się zorientuje. Przez to, że zabiłem wszystkich z katany jak debil. Teraz z czegokolwiek innego, już mogą ją... Lizę wrzucić. Weźmy spluwę, pozbierajmy. I przede wszystkim katany wyciągnijmy. Katanka. Git. Czy wszystko jest zrobione? Wszystko jest. No broń tam jeszcze została, ale to już jebać z tą broń. To co to jest na przykład? Możemy otworzyć zawór. No i tu jest ładnie. Dobra, czekamy na laskę, nie? Ja na nią chyba czekam cały czas. Powstaję sobie tu chwilę i myślę, że zatrzymy wam, bo to będzie tak tylko stanie. Chyba, że jeszcze tych O, ona już idzie, zobacz. Chłopie, ona idzie ze strażnikami, kurwa. Oczywiście, że idzie ze strażnikami. Chuj z moim planem, nie? A nie ma krwi już, nie ma krwi już. A tam jest. Kurwa, niedobrze. Dobra, jakoś to będzie, widzowie. Napiszmy. Katana to, kurwa, nie jest dobre rozwiązanie, nie? O kurwa, chłop tu został, nie? Ażbym kliknął zapisz. Już ją możemy zabić, ale pięknie rozegrane i od siekierince. Co na takie znaki zapytania ma? Co się stało? Zauważyła broń? Zauważyła, że nie ma ludzi? Oj, what's this? Co się dzieje? Może być i tak, no trudno. Generalnie plan był trochę inny. Ona miała pójść zajarać, ale i tak bym zobaczył te plamy krwi i tak dalej pewnie. Dobra, wywalamy ją, wywalamy jej ciało. Dzięki, samico. Pik. O, leży z kuplami. No i kituwa. Dobra, jeden cel wyeliminowany. Został nam jeszcze drugi. Kurczę, fajne to było.
Ja wam to zmontuję i pokażę wam za każdym razem, jak blisko byliśmy, jak blisko kurwa mi się nie udawało. Taką kompilację wam walnę chyba, bo to nie ma sensu, nie? Kurczę, nie lubię montować tych. No i on idzie wkurzony, nie? Idzie. Tutaj mnie widzi. Też idzie. On musi wejść teraz głębiej, żeby mnie zauważyć. Ja zamykam te drzwi i robię coś takiego, nie? I jest kurwa cacy. Jest jeden świadek, ja klikam zapis. Ten gość chyba coś podejrzewał, coś widział mi się wydaje. Ale... I mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Słyszał niestety ktoś. Ja pierdolę, ale chuje, nie? Otwórz, zdążymy. Siema, sraż. To dead body? Niemożliwe, wariat. Kurwa mać. Słuchaj. Ale chuj, nie, że zaczyna strzelać. Zacznie, jesteś chuj, nie? Przebranie. Dobra, oni nie wiedzą, kim ja jestem w ogóle. To nie jestem w ogóle. Aha! Nieźle, nie? Dobra, kurwa, masz. Ale jaki byłem prawy, lewy, nie? Taki kurwa... Jak jakieś szmulcowi, nie? Dobra, ja w ogóle w kiblu stoję, nie? I czekam, aż oni tu wszyscy powstrzelą. Normalnie się tutaj pakuję i tu czekam. Czekam na wszystkich, nie? Niech sobie tu przyjadą. Wyjebane mam. Tu widzę jednego zioma. On w ogóle szybko mnie widział strasznie, szybciej niż jego. Szukiste jebane. Alarm! Dobra. Lecimy dalej. O, cześć! Kurczę, nie mogę cię trafić. Sick murderer. To oni strzelają do mnie. Czemu ty nie mówisz, że oni strzelają do mnie? Don't shoot me, please. To oni do mnie strzelają, no. Jak mi nie mierzyli do mnie, to też bym przestał. No ale mierzą do mnie, to co mam zrobić? To oddaję. Kurde, ale ma majma, ty. Tutaj gorzej, bo szybę to średnio widać. Ale i tak jest git. Ktoś jeszcze? Nie, to zwykli ludzie. Tu co to jest w ogóle? Tam jest suwa. No tu nie byłem. Normalnie jest poddawany na mieście. Gdzie ja kurwa w ogóle jestem? A, to jest spa, dobra. Ja muszę się dostać na drugą stronę jakoś, czyli na przykład tędy chyba dałbym radę. Git. Ale kurwa unikał, ty. Niki jakie wali, chłop. To jest chyba policja. Przez te szyby w ogóle się jakieś mniej damage zadaje, chyba mam wrażenie. Nie mogę zapisać gierki, to jest najgorsze, że jak już... A, i ten gość już stał? A nie, dobra. To jest kurwa. Pierdolony chuj, co ma karabin maszynowy. Oddaj. Dobra, fajnie się bawiliśmy maczetą, tym. Tosakiem, jak to się nazywa? Albo gdzieś kamasutrą. Jak to się nazywa? No tym jestem, w każdym razie się super bawiliśmy, ale myślę, że to koniec zabawy jest aktualnie. A co jakbym ich zabił tutaj? Kurwa, nie mogę. Przez dwie szyby nie przejdzie naraz chyba. Chciałem zobaczyć, czy będzie taka plamka krwi na ziemi, nie? To jest dość istotne, no. Bardzo ważne jest. Znaczy na ziemi, w wodzie, czy plamka krwi będzie, nie? Ale sobie chlupnął. Ale chlupa walnął. Pyk. A nie ma plamki krwi. Niezły hitman, nie?
Ciekawe kto to robił, ty CD Projekt Red? Tak, nie zrobione, dobrze, strzę głową. Siema. Argus spotted. Kurwa mać, ała. No oni mnie tu widzą, a ja ich nie widzę. Chyba. Tutaj jakiś zwykły gościu. Tu też zwykły gościu. O kurwa. Ojojoj. Dobra, kit. Tam jeszcze ktoś biegnie chyba. Fluwą. Idzie. Pyk. Kurde, dobra. Czy wszyscy zostali załatwieni? Szkoda, że robimy to tak na głośno. Wkurza mnie to szczerze mówiąc, nie będę ukrywał. Bardzo chciałem to zrobić po cichu, ale nie wiem, to niemożliwe. Nie będę grał pół godziny. Czy dwie godziny. Chyba, że zginiemy, no to będziemy mieli wyjścia. Myślę, że i tak zrobimy coś fajnego i zamiast go zabijać w normalny sposób, dokonamy jakiegoś właśnie sabotażu. Będzie i tak spoko. Witam. To tędy? Tutaj? Gdzie jest ten sabotaż mam zrobić? A na górze, dobra. Weapon. Bierzmy tutaj tą splówkę, ona jest lepsza. Dobra. Odpuszczę ci teraz, wariacie. Gdzie to są schody na górę? Między innymi... A, tutaj w lewo były. Kurwa, beznadziejna ta broń jest na odległość, nie? Co to za gówno, halo? Gdzie to mnie strzela, nie wiem nawet z której strony. Idziemy tutaj na pewno. O kurwa, ła. Dobra, do góry. O kurwa. Spokojnie, nie ma co panikować. Hit. Dawaj następny. Ktoś tam do mnie jebie. A, do góry. Ała. Oj. Że nie zginął, żeby nie zginął. Wyciągam nową broń. Vamo, ładuj. Dobra. Czysto. A nie, widzę go. Widzę was. Pyk. Tu pacjenci zwykli, dobra. Tu chyba ochrona? Tu jest ochrona. Leni w miarę. Tym na pewno trzeba przyznać. Broń mamy zwykłą. Dobra, idziemy ich sabotować przede wszystkim. Ja bym żamo. Zwykła kiwera w takim razie. Ładowanko, dobra. Sabotaż, nie? Generalnie mogliśmy tam wejść i po prostu go kurwa zabić. Mogliśmy, ale to by było za proste i generalnie by było jakieś takie. Mało fajne. Pokaż co ja tu mogę wykonać. Otwórz. Co mam otworzyć? Sabotuj, jednostka centralna. Zdecydowanie tak. Jeszcze coś? Sabotuj. O kurwa, ła. Tak? Ok, spoko. Dobra, już? Czy mam wszystko naraz to zrobić? Jeszcze mam to sabotować? Halo. Dokonaj sabotażu jednostki, no to kurwa dokonuję cały czas chyba, nie? Czy jestem jakimś debilem i nie dokonuję jednak? O, siema. Ale chuj. No nie mogę mu, nie wiem, wysadzić serca, no cokolwiek, no halo. Ale no, nie wolno mi o, psuje się. A, czyli tego, a dobra, tego nie tykać, bo to generalnie od nowa się jakby
Restartuję. Już? Nie no, nie da się tego zrobić, nie? Jakieś kurwa dziwne, dobra. A nie mogę tak zrobić. Ty słuchaj, sabotaż! No kurwa no. Oj, zdecydowanie potrzebujesz backupu. Nie, dobra, nie wiem co ja mam w takim razie sabotować. Nie wiem, nie rozumiem. O! Czuję się lekko. Ok. Git jest? Czy nie jest git? Czy on nadal żyje? Przerwij procedurę. O, no i go. No i super. A tu jakiś pistolet. Hej. Defibrillator. Coś mi tu nie gra. Ja nadal żyję. To nie ma serca, to co oni mu robią? Kurczę, on nadal żyje. Kryzys zażegnany. Dobra, 1-2. Jeszcze coś możemy tu sabotażować? O, już? Nie żyje? Halo! Dobra, nie ochroniasz. Nie. Da się go uratować? No mógłbym tam kurwa zejść i go zabić, nie? Ale to było za mało fajne, patrz. Jakoś sprawia mi więcej radości. Jeszcze możemy coś sabotażować? No dobra, w takim razie. Już? Dawaj, dawaj, bo ja chcę sabotować. Masz poczucie humoru? Świetnie, mogę już sabotażować czy nie? Dalej. Co to jest? Ochroniasz? A nie, to pasem zwykle. Dobra, chodź, bo już mam szał zabijania, nie? Za mało ludzi zabiłem. Zdecydowanie. Mogę jeszcze sabotować? Mogę, ostatni. Zobaczmy, co się może wydarzyć. Może mało to było, że tak powiem, finezyjne, ale ostatecznie nam się udało. Pokaż. Czuje się coś, czy ja muszę to jeszcze mu wyłączyć? Procedurę życia tak zwaną. Pyk.
No i pokcam! Upierdolony od krwi, co tam stało. Dobra. No pora znaleźć wyjście, skoro niestety znowu zrobiliśmy to w taki sposób, jak to zrobiłem teraz, czyli pobiegałem i znowu na głośno to wszystko robiłem. Wkurza mnie to, że nie udało się dwa razy po cichu zrobić, ale jest jak jest, widzowie. Najważniejsze, że dobrze się bawiliśmy zabijając te postacie. To przecież w tym Hitmanie, umówmy się, jest turbo najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego niż tutaj dobrze się po prostu najzwyczajniej w świecie bawić. To jest bardzo ciężka gra generalnie. W sensie bardzo ciężka to też przesadziłem, nie? Są cięższe gry, no ale... nie Darkest Dungeon, Darkest Dungeon też de facto jest w miarę ciężki, tylko... miałem na myśli tutaj... Dark Soulsy na przykład są bardzo ciężkie. Ale Hitman jest ciężki, dlatego że ciężko jest ogarnąć jakieś sposoby zabójstwa. Tu nam się udało na szczęście dwie wykonać. Sposoby, znaczy jeden sposób zabójstwa i jedną taką fajną. Jeden raz zabija go maszyna, nie? A drugi raz zrobiliśmy to fajnie, że tam podłożyliśmy szlugi, wyczyściliśmy cały pokój, przebraliśmy się za tego gościa, także było całkiem w porządku. To było na tyle. Jeszcze zobaczymy, na końcu będzie jakaś cutscenka, pewnie będzie to wprowadzenie do Hitmana 2. No i co? I tyle, widzowie. Pakujmy się, opuśćmy misję, ja bym jeszcze tu rzeźnię zrobił najchętniej. Który jeszcze? O! O kurwa, ty żona, ty strzał przeżyła? Jeszcze zaraz uciekać, to stoi z szoku? Ludzie są dziwni. To tak najczęściej jest, że jak na nas na przykład coś spada, to my zamiast robić unik, to stoimy w szoku i wiesz, może nie ogarnia, co się dzieje. Zobacz, czy jest jeszcze ktoś do... O, tutaj. Dobra, starszy. Lecimy, opuśćmy misję. Na pewno dużo radości sprawiła mi ta gra i tak jak mówiłem, jeżeli po tym odcinku będą kolejne odcinki, to spoko, ale jeżeli nie będzie, to też jest ostatni odcinek, który nagrywam przez najbliższy miesiąc, dwa miesiące, także jeżeli będzie mała przerwa w pewnym momencie, nawet jeżeli to będzie przerwa za miesiąc, no to chyba, że będzie jeszcze jakaś misja. To wiem, może teraz nam się odblokowuje na przykład coś ciekawego. We received your message, loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs. Killing our operatives and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people. And you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Widzę, co jest powalone, że ja widziałem, co widziałem. Piszcie sobie na przykład twarze, w sensie Witcher Faces Unreal Engine 5, na którym będzie Wiedźmin 4. Powiem wam, że w czasie rzeczywistym te twarze wyglądają jak tutaj, na tym wyrenderowanym filmie. Że na Unreal 5. To jest renderowane na bieżąco jako gra, a nie jako, taki przerywnik filmowy. Spowalone. Ah,
Tak jakbyś w rzeczywistości oglądał film. To na żywo. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. A więc 47? O kurwa, jaki kidozek, dobrze wygląda. Taki ze szczeny. Taki bully tak zwany, nie? W każdym razie, no to on ci robił kebaba z plecaka, nie? Tak patrzysz na jego zdjęcie. Wszystko? Tak jest, mamy koniec, mamy napisy. Kliknę continue, zobaczymy jeszcze. Game of the Year Edition, misja wykonana, udało się. Enter, kontynuuj. Usunięty. Nabito osoby postronne 60. No i nie ma nic dalej, prawda? Wydaje mi się, więc tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego, wpadajcie na Twitcha, słuchajcie. Do Hitmana jeszcze wrócimy, na pewno do dwójki, do trójki. Mam nadzieję, że wtedy będziemy się bawić dużo lepiej, z tego względu, że nie będę miał tylko i wyłącznie jednego monitora, tylko będę miał dwa monitory, że mikrofon nie będzie kurczę pierdział i będę mógł na taki pełnej zaczynać te odcinki, bo tak jak mówię, wiecie, jak jeden raz się opowiada jakiś żart, to jest śmieszne, nie? Bo mi przyjdzie do głowy, ja oglądam ten odcinek, co od razu usiadłem, mówię, jaki kurwa, jak fajny odcinek, nie? Fajny odcinek, dużo energii, a potem patrzysz, mikrofon pierdzi. Nie nagrywałeś ekranu, bo nie widziałeś, masz tylko jeden monitor, nie jest za głośno, jest za cicho i tak mówisz. No i wiesz, naprawiasz to i tak siadasz i mówisz, no halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale to już nie ma tej energii, także. Widzimy się na pewno za miesiąc, dwa miesiące. U mnie, u was to może nawet nie być różnicy, bo po prostu będę wrzucał po jednym odcinku dziennie i mam materiałów na dwa miesiące, tak sobie będzie luz. Tyle, wpadajcie na Twitcha, tam akurat streamy. Postaram się robić codziennie. Siemalski. Oj! No i nie! Ja pierdolę. Łe, no było tak blisko, bo ja myślałem, że ja go zaciągnę. Poś! Kurwa, ktoś tu biegnie! Dobra, git. Widział mnie. Ale chuj jesteś, nie? A! Au! Au, 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 au! Do dupy jest straszna. Oj. Szkoda. Nie, on będzie widział ktoś. Proszę, nie. Nie! Kurwa, było tak blisko! Nie. Ktoś widział, szybko. Do szafy go, kurwa. Tu. To jest koleś jakiś w tym kiblu. Nie, ale chuj jesteście, nie? Żebyś później tylko przyszedł 5 sekund, to już by było zajebiście fest. Nie, teraz się wkurwiłem, nie? Pierdolę was wszystkich. Starego ci walę na dziurę, dawaj tą broń, kurwa. Ja pierdolę, no nie wiem. Chyba, że 1 i 2. Pięknie. Ale jak to jest możliwe, że ułamki sekund mnie dzielą od tego, żebym już był, kurwa, przebrany za niego, nie?